Szczęść Boże! Moi drodzy, witam Was serdecznie. Dzisiaj w kilku słowach chciałbym omówić Ewangelię według świętego Marka. Jest to Ewangelia, która spośród czterech Ewangelii kanonicznych, jakie mamy w Piśmie Świętym, została napisana jako pierwsza. Jest ona napisana, jak sama nazwa wskazuje, przez świętego Marka, który napisał ją w Rzymie. Jak wiemy od papiasza, który żył na przełomie I i II wieku, tak przynajmniej on relacjonuje, że święty Marek nie znał Jezusa, a informacje wszystkie, które ma, pochodzą od świętego Piotra. I tak też na przykład Justyn, który ginie śmiercią męczeńską w 165 roku, on nazywa Ewangelię świętego Marka pamiętnikami Piotra. Jak to nam relacjonuje święty Hieronim, czy Eusebiusz Cezarei, święty Marek pisze swoją Ewangelię na prośbę chrześcijan zamieszkujących w Rzymie. Są to chrześcijanie przede wszystkim pochodzenia pogańskiego. I święty Marek pisze swoją Ewangelię, chcąc nade wszystko ukazać Jezusa jako Syna Bożego, jako Boga. I nie ma w Ewangelii Marka tak wiele mów i przemówień Jezusa, jak to znajdujemy na przykład w Ewangelii Mateusza czy w Ewangelii Łukasza, ale przede wszystkim są ukazane czyny i cuda Jezusa. Poprzez te czyny i cuda święty Marek chce ukazać, że Jezus jest Synem Bożym, jest Bogiem. I należy zwrócić uwagę przede wszystkim na pierwsze zdanie, które jest bardzo ciekawe. Ciekawe z tego tytułu, że napisana jest ta Ewangelia w Rzymie. A mianowicie początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Wiemy, że termin Ewangelia pierwotnie u Greków był to termin techniczny, to Ewangelion, jako zwrot na oznaczenie wieści o zwycięstwie na wojnie. Tak to czytamy na przykład u Plutarcha w dziele Demetriusz. Dopiero właśnie w epoce rzymskiej, w środowisku kultu Cezarów, ten rzeczownik Ewangelia nabiera znaczenia religijnego. I tak też, jak wiemy, cesarze byli nierzadko ogłaszani przez senat bogami, był kult cesarzy i też to wszystko, co było związane z cesarzem, było określane jako Ewangelia, czyli dobra nowina. I tak też narodziny na przykład dziecka, że cesarzowi urodziło się dziecko, zostaje wysyłana w imperium Ewangelia, dobra nowina, dziecko się narodziło cesarzowi, wszyscy się radują. Cesarz wyzdrowiał, wysyłana została Ewangelia, Ewangelion, całe imperium się cieszy, że cesarz wyzdrowiał. I tak samo i dekrety, wszelkie czyny, to były określane jako Ewangelion. I tak też mamy taki sens tego rzeczownika, znajdujemy w inskrypcji z 9 roku po Chrystusie, znalezionej w Priene, jest to miejscowość położona w Azji Mniejszej, gdzie narodziny Cezara Augusta nazwane są tam właśnie Ewangelią, radosną nowiną dla całego świata. Teraz słyszymy początek Ewangelii, dobrej nowiny Jezusa Chrystusa. Ciągle pamiętajmy, że Jezus Chrystus, to nie jest oczywiście jego imię i nazwisko, jak niektórzy sądzą, ale Jezus Jeszua Hameszijach, czyli Jezus Mesjasz, a Mesjasz oznacza przede wszystkim osobę oczywiście namaszczoną. Jak wiemy w Starym Testamencie, kto był namaszczony? Król, prorok i kapłan, ale nade wszystko król. I Mesjasz był kojarzony z królem, który miał przyjść z nowym władcą, który miał wprowadzić nowy porządek i wolność narodowi izraelskiemu, już bez wchodzenia teraz w jakieś wielkie szczegóły. I teraz czytamy, że początek dobrej nowiny nie o cesarzu, tylko o Jezusie, Jezusa, nowego władcy, Syna Bożego. Czyli to jest mocny policzek wymierzony w cesarza. To pierwsze zdanie. I chrześcijanie żyjący w tamtym czasie, czytając to pierwsze zdanie, myślę, że bardzo dobrze rozumieli aluzję, jaką zrobił, delikatną,
czy może nawet niedelikatną, ale dosyć mocną, w stosunku do Cezara, który sobie tu zamieszkiwał obok. Dlatego też to pierwsze zdanie jest bardzo wymowne, że początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, nie Cezara, nie jesteś naszym władcą jest Jezus i nie Ty jesteś Synem Bożym, tylko Synem Bożym jest Jezus. I tak się rozpoczyna Ewangelia według świętego Marka. I cała Ewangelia będzie ukazywała nam Jezusa, Jego czyny, Jego cuda, które mają przekonać czytelnika, że On jest właśnie tym Synem Bożym. I na końcu Ewangelii Marka mamy takie właśnie słowa wypowiedziane przez setnika, kiedy Jezus umiera na krzyżu. Jest to taka jakby jest to wydarzenie, które ma być taką konkluzją, gdzie ten setnik, ten poganin wypowiada takie słowa: naprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Tak jakby chciał ten Marek powiedzieć troszeczkę tutaj taką szpilkę tym Żydom, że Mesjasz do was przychodzi, poganie rozpoznają w nim Syna Bożego, a wy nie widzicie. Coś jeszcze chciałbym tutaj zaznaczyć, co jest, wydaje mi się, jeszcze bardziej ciekawe i na pierwszy rzut oka tego nie widać. A mianowicie, że do połowy tej Ewangelii nie jest jasne dla apostołów, kim jest Jezus. Na przykład czytamy w 4 rozdziale wydarzenie związane z uciszeniem burzy na jeziorze, kiedy Jezus sobie smacznie śpi, tutaj nagle zerwała się burza. Jezus wstaje i mówi: milcz, ucisz się, i wody nagle stają się spokojne. I to zdanie na końcu, kim on właściwie jest, że nawet wiatr i jezioro są mu posłuszne. I jakby apostołowie nie rozumieją do końca, kim jest jeszcze Jezus. Dopiero w 8 rozdziale mamy, czyli w połowie Ewangelii mamy 16 rozdziałów i w połowie właśnie Jezus w Cezarei Filipowej na północy Izraela zadaje to pytanie uczniom: za kogo ludzie mnie uważają? I tam padają te różne odpowiedzi, że jedni za jednego z proroków, inni tam za Jana Chrzciciela, a wy? I wtedy Piotr mówi: Ty jesteś Chrystusem, czyli Ty jesteś Mesjaszem. Wówczas nakazał im, aby nikomu o nim nie mówili. I co się zaczyna? I to jest ciekawe teraz, że kiedy Jezus już wie, kiedy jest to wyrażone, że oni wiedzą, kim już jest Jezus, Jezus jest Mesjaszem, wtedy natychmiast Jezus zaczyna mówić o męce. Dlaczego? Ponieważ ciągle trzeba pamiętać, że Żydzi mieli w sensie popularnym rozumienie Mesjasza było, możemy powiedzieć, w takich kategoriach narodowo-religijnych. To znaczy, że oni sobie wyobrażali, że przyjdzie Mesjasz, nowy władca, i wyzwoli ich z tej niewoli politycznej, z okupacji rzymskiej. Jezusowi wydaje się, że się tak nie podobało, że nie określa samego siebie Mesjaszem. Nazywa siebie natomiast Synem Człowieczym. Wiemy, że to jest termin wzięty z Księgi Daniela, jak i również z Księgi Henocha, apokryfu z tamtego okresu. I Jezus nie nazywa siebie Mesjaszem, chociaż raz w Ewangelii właśnie Marka, kiedy Jezus jest przesłuchiwany i to pytanie mu postawione, czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, to Jezus odpowiada: tak, ja Nim jestem, że przynajmniej jeden raz Jezus jasno i bezpośrednio mówi, że jest Mesjaszem. Tak, ja jestem. I tutaj Jezus chce ich wyedukować, to znaczy chce im powiedzieć, że wy macie tą swoją wizję Mesjasza, która nie jest do końca korekt. I Jezus zaczyna mówić o swojej męce. Jak jest napisane w Ewangelii, Jezus zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, wyższych kapłanów itd., itd. I jak reaguje Piotr? Piotr wziął go na bok, to jest świetne, i stanowczo go upomniał. To jest ciekawe, bo wydaje się, że Piotrowi zawaliło się w ogóle, zawalił się cały świat. Bo on sobie pewnie wyobrażał, że ta cała historia zakończy się amerykańskim happy endem, że oni wjadą do Jerozolimy, Jezus zostanie ogłoszony Mesjaszem, a on będzie pierwszym ministrem, że będą świetnie ustawieni. A tymczasem Jezus mówi rzeczy dla nich niebywałe. Dla nich niebywałe, że on będzie cierpiał, że zginie. Piotrowi to tak musiało zamącić, że on zaczyna surowo, stanowczo upominać Jezusa. I jak reaguje Jezus? Jezus mówi do niego:
Szatanie, odejdź ode mnie, czy w innym tłumaczeniu precz, idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Ty, Piotrze, myślisz w swoich kategoriach sukcesu, a ja ci mówię, że musimy przejść na logikę Bożą i przejść przez pozorną porażkę. Bo my idziemy tam na pozorną porażkę. Śmierć Jezusa na Kalwarii była pozorną porażką. Po ludzku Jezus jest bankrutem życiowym. Jako lider nowego ugrupowania religijnego wszystko przegrywa. I umiera jako śmiało możemy powiedzieć, jako bankrut życiowy. Nic mu się nie udało. Natomiast po Bożemu, to właśnie paradoksalnie tam Jezus odnosi największe zwycięstwo. I tej prawdy nie przyjmują apostołowie, bo to jest ciekawe. Jezus kilka razy zapowiada to, że będzie cierpiał. Bardzo ciekawe jest to, że za drugim razem, kiedy mówi, jest napisane, że Jezus mówi właśnie po raz drugi o swojej męce, jest napisane, uczniowie jednak nie rozumieli tych słów, lecz bali się go pytać. Już Piotr nie miał odwagi drugi raz go upomnieć. Dobrze pamiętał pierwsze upomnienie, jak się zakończyło. I wiem, że w Ewangelii mamy napisane trzy razy, że Jezus mówił o tej męce. Kiedy uczniowie zaczynają rozumieć cokolwiek z tego wszystkiego, co się stało? Dopiero po spotkaniu z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym. Bo nawet śmierć Jezusa jeszcze nie pozwoliła im zrozumieć całej tej sytuacji. Pamiętamy z Ewangelii Łukasza, kiedy właśnie uczniowie idą do Emaus. Oni mówią, a myśmy się spodziewali, że On wyzwoli Izraela. Cały czas ta idea Mesjasza właśnie w tych kategoriach religijno-politycznych, że On wyzwoli nas z niebo, cały czas w głowie im tkwiła i dopiero spotkanie z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym sprawia, że oni zaczynają myśleć w innych kategoriach i faktycznie dojrzewają powoli do tego, że akceptują tą logikę Bożą, bo jak wiemy, święty Piotr kończy swoje życie jako męczennik. W Rzymie właśnie umierając na odwróconym krzyżu, a więc dojrzał i zrozumiał, ale to zrozumienie przyszło dopiero przez spotkanie z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym. I my tego samego potrzebujemy. Tak Ewangelie nam sugerują, że my nie zrozumiemy tej logiki Bożej, również w naszym życiu, jeśli my nie doświadczymy Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego.